Przy wyznawaniu grzechów trzeba pamiętać o tym, że ten proces wyznawania grzechów, on polega na bardzo świadomym zdecydowaniu się na wyznanie wobec, czasami publicznie, a czasami wobec Pana Boga, też publicznie, wyznać swoją winę. I co do winy, jesteśmy przez Pana Boga rozgrzeszeni. Natomiast pozostają skutki naszych grzechów. Pamiętamy historię zamachu na Jana Pawła II. Jan Paweł II poszedł do więzienia, przebaczył Ali Akczy. Przebaczył Ali Akczy. Ale Ali Akcza pozostał dalej w więzieniu, ponieważ skutki jego grzechu, jego winy były społeczne. Dzisiaj mamy w czytaniu tę samą historię z Dawidem. Dawid, Pan Bóg wybaczył Dawidowi jego potężny, wielki, krzywdzący grzech. Ale niestety skutki zostały. I te skutki dosięgnęły jego syna. Ale Dawid już nie był tym samym człowiekiem, który łatwo sięgał po zło.